Hej, witajcie, drogie z tej strony. A to jest Satisfactory Plus. Niesamowity mod do niesamowitej gry, jaką jest Satisfactory. Dobra, przechodzimy do samej rozgrywki. W poprzednim odcinku zrobiliśmy produkcję sztab miedzi. Teraz czas zająć się produkcją tego rubitajtu. Tin i LED. Dobra. Tin i LED. Czyli tak. Czy to jest w ogóle głowica kopiąca? Nie ma. Brakuje. Jak zawsze. W ogóle zauważyłem, że w tej grze, inaczej w tym modzie, zawsze mi czegoś brakuje. Nie wiem, jak to się dzieje naprawdę. Za każdym po prostu razem. Ale to chyba po prostu jest takie przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie ze zwykłej gry. Dobra. Teraz tak. Jedna kruszarka, druga kruszarka. Bo to jest bodajże czyste, tak? Pure. Czyli będzie szło 60. I tutaj mamy tak. Crushed Rubitite. Tak, dobrze mówię? Rubitite, wchodzi Crushed Rubitite. Pyk. Wychodzi Crushed Rubitite. Teraz z tego... najpierw musimy sobie tutaj powiększyć trochę miejsca. Niech jest tyle. Teraz z tego sorter. Stać mnie na sorter, stać mnie na sorter. Zobaczmy. Będzie wchodziło w sorter. Crushed Rubitite, Tin LED. OK. Tylko, że tu będzie wychodziło Crushed 60-120. Tu wchodzi 120, ale standardowo już z tego łącznik, rozdzielacz, łącznik. OK. Niech jedzie w tamtą stronę to wszystko. Dobra, chwila, moment. No dobra. I to będzie sobie szło gdzieś. Raz, dwa. Gdzieś tam. Dobra, i teraz tak. To dobrze by było, jakbym postawił w ogóle na środku tego sortera. Nie wiem, czy to tak w ogóle będzie. Ale chociaż jedno. Chociaż jedno. Dobra. I tutaj będzie się robił Crushed Rubitite w Tin, LED i Stone. To też wychodzi Stone. 20, 40, 60. OK. Teraz pytanie, którędy tu będzie co wychodziło. Dobra. Zrobię sobie mały test. Czy mały test? No to już w zasadzie będzie duży test. To mogę połączyć z tym, to mogę połączyć tu. Te dwie maszyny chyba mogę połączyć ze sobą. O, jak pięknie. I to mogę połączyć. Może w taki sposób. O, i już powinno się kopać. Dobra, aha, oczywiście. Żeby nie było za łatwo. Dobra, czyli tu będzie szedł piach. Crushed stone, kruszony kamień. I tutaj też wychodzi kruszony kamień. Dobrze się składa, bo tu będzie mała kolejna produkcja betonu po prostu. Chyba, że ten piasek będzie mi się do czegoś przydawał dalej. Dobra, i teraz tak. Crushed tin i crushed lead. Co gdzie będzie wychodzić? O, to jest pytanie. No, no. Okej. Okay. Czyli tak, tin i LED. Okej, okay, mogę usunąć. I ze środka idzie oczywiście kamień. Czyli tutaj idzie tin. Tin, LED i kamień. Okej. Okay. Czy ja mogę tak to od razu? Mogę. A czy tutaj ja mogę? Ciekawe, czy się tak uda. Ups.
Raz, dwa. Tutaj też. Czy to dobrze prosto? Raz, dwa. Raz, dwa. Ok, to powinno tak sobie tutaj iść. Dobra, i stąd mogę to gdzieś tutaj popuścić na dół i będzie się robiła produkcja. Kolejna zresztą produkcja betonu. Czy mogę w ogóle na tą wysokość? Nie wiem, czy tyle. Dobra, powiedzmy. I stąd oczywiście tutaj trzeba to podłączyć. Od razu się tym zajmę, bo później zapomnę i się wszystko zblokuje. Ciach. Dobra. Tam będzie się to produkowało, czyli to tutaj trzeba. Czy jest w ogóle możliwość, żeby zautomatyzować produkcję tych pasów? Co to tu potrzebuje? Tin sheet. No, tin sheety mi się kończą. Na szczęście zaraz będę robił produkcję tego. Także pół biedy. No, ale te pasy to po prostu nie dobijają. Ale nie szkodzi. Łącznik, tak. Tutaj. I tutaj niech to idzie od razu i się tam produkuje. A jeszcze ci dorzucę, a co? 60, czyli MK1 powinna starczyć. Dobra. Tu się wszystko zaraz zapcha. Co tu miało wychodzić? Crushed tin. Dobra, czyli z crushed tinu teraz. Crushed tin. W piec. Crushed tin, tu tak, piec. Crushed tin, okej. Okay. 30, a wychodzi oczywiście nieparzyście. Ojej, aż 90. Czyli 3 piece. O, jedyś, ojej. Dobra, a tutaj LED 60. To już trochę lepiej. Może z tym pojedziemy tutaj, z tym LEDem, piec hutniczy. Tu i tu. LED 30, LED 60. Ok. I to by sobie tutaj wychodziło. Oczywiście już wiem, że to jest źle ustawione, ale nie szkodzi. Tak sobie tym wyjedziemy. Tak, dobrze mówię. Crushed LED. Tak. I teraz pyk rozdzielacz będzie sobie wjeżdżało w rozdzielacz i z tego rozdzielacza już na dwa piece hutnicze będzie wchodziło. Ciach. Tu będzie jeden, tu będzie drugi. Czy ja oczywiście źle je ustawiłem? Oczywiście, a jeszcze się bardzo starałem, żeby stały odpowiednio pomarańczowym. Pyk, pyk. Raz, dwa. Do tego mogę podłączyć? Super. I co tu było? LED. Dobra, oczywiście zająłem się tym, czym nie miałem się zajmować. LED na minutę 40. Dobra, to zrobimy sobie tutaj bufor na razie. Kontener. Łącznik. Łącznik. Jest po środku. Jest po środku. Nie jest po środku. Może nie może być po środku. Nieważne. W takim razie zrobię go tutaj. Łącznik w tą stronę. Pyk. Raz, dwa. Na razie niech to się wszystko tu magazynuje. Kontener. Pyk. Ile tego tutaj produkuje? 45, czyli 90. 90, dobra. I tu będzie sobie wchodziło. Spoko. Teraz tak. Czyli LED na razie jest. Produkują się sztaby. Crushed tin, 90, dobra.
Tu w zasadzie chciałem zostawić tą ścieżkę wolną jako dojście, ale widzę, że niestety, ale muszę chyba to wszystko tutaj zabudować. Dobra, czyli tak, 90 na minutę. Trzy piece. Ok, łącznik rozdzielacz. Rozdzielacz i teraz tak. 90, czyli MK2. Zaraz mi się znowu pasy skończą. Produkcja. Piec hutniczy. 1, 2 i 3. Raz, dwa. Ciach. Raz, dwa. Ciach. Dobra, i tu oczywiście będzie się robiło tin ingot. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Zaraz gdzieś tutaj spadnę z tej krawędzi. Tam nie będzie niestety zbyt ciekawie. A niech jest tak. Dobra. Teraz oczywiście to wszystko trzeba podłączyć. Czy ja tu mam jakiś? A niech jest tam. Ok, łyczek wody. Bo kaszel cały czas mnie męczy. Ciężko się gada. A jak się gada, to się robi sucho w ustach. A jak się robi sucho w ustach, to się chce bardziej kaszleć. Dobra, czyli tu mamy tin ingot 45 na minutę. Tego się mogę pozbyć. Teraz tak, co z tego tin ingot ja mogę zrobić? L. Tin ingot. Tin ingot. Consumed in bronze, tin plate, tin rody. Ok. A ile ja potrzebuję do tych brązów? 20 sztab. Muszę zobaczyć, ile tam miedzi produkuje tak swoją drogą. 120? Chyba 120. Czyli 2. Jak to 120, czyli 40 sztab tin ingotu, żeby mieć brąz. Okej. Okay. A tu mam 45 razy 3, czyli 135. Okej. Okay. I 135. Jak to byśmy użyli? Tutaj razy 2 to wszystko. 135. No dobra. Dobrze patrzyłem. 135. Jak odejmiemy sobie te 40 na tamto, to mamy 95. 95 i tam chyba jest narody 15 czy 80. Dobra. Po prostu zróbmy to. Dobra, czyli tak, stąd będzie szło. Stąd będzie szło 45. A tu ja muszę zrobić odlewnia. Stać mnie na odlewnie, stać mnie na odlewnie. Dobra. Odlewnia, brąz w końcu. Sztaba miedzi 60, tin ingot 20. A tu się robi. Chyba, że te rozbary całe. No, oczywiście się nie chce pisać. Rozbar. Może miedź po prostu. Sztaba miedzi. Sztaba miedzi w rozbary. A rozbary. Rozbar consumed in. No właśnie. Pipy blacha. Produkowane z 30. Okej. Może sobie po prostu tutaj zmniejszę tą produkcję i wezmę 60. Z tego pójdzie na odlewnię. A w zasadzie od razu mogę to tu postawić. Odlewnia. Stąd będzie wychodziło. Może tutaj.
A niech jest tutaj. Czyli tak, w to będzie wchodziło tak 60 sztab miedzi stamtąd i 20 tin ingotów, a robi się ich 135. Jak tylko zabiorę 135 i zabiorę tylko 20, to mamy 115. To i tak jest bardzo dużo. A z tamtej produkcji najwyżej zrobiłbym te rusbary. Chyba, że te rusbary. Czy jest gdzieś tu jeszcze blisko? 700 metrów. Strasznie daleko. No to jest tamto. To jest jakie? Normalne. To są dwa czyste. Dobra. Tak, muszę z tego zrobić podziałkę. Więc tak. Stąd będą szły. Ciach. Tu zrobię sobie rozdzielacz. Tak w ogóle jest na poziomie? Tak. Czyli tu będzie szedł rozdzielacz. Ciach. Raz, dwa. W miarę to wygląda jakoś? W miarę wygląda, super. Czyli tak, tu będzie teraz. No właśnie, bo tam 120 się robi. Oczywiście mi brakuje tin sheety. Ach, tin sheety dopiero będę robił przecież, ale na szczęście mam zapas z mojej pierwszej bazy. Tam pewnie też się narobiło tego sporo. Okej. Dobra, jest trochę zapasu. Czyli tak, i tu idzie 60, wtedy do brązu i brakuje mi tin ingot. Raz, dwa. Okej. Czyli teraz tak, tutaj muszę zrobić split. Jak ten split zrobić? Chyba po prostu tak go zrobię. Łącznik, rozdzielacz. Będzie wchodziło. Na środeczek. Ok. Na razie niech tak jedzie. Ok. I teraz 40. W ogóle bym musiał tutaj jakiegoś takiego inteligentnego splita zrobić, żeby tylko 5 wyjeżdżało tam. Ale na razie, dobra, niech to się na razie tak robi. Tu będą brąz ingoty. Brąz ingoty będą mi wychodziły w kontener. Ile tych brąz ingotów? 60. Ok, to też jest spoko. Podłączone. I teraz tak, brąz ingoty, consumed in, 60, 30, 90, Boże, te rogi, czyli co, czyli muszę jednak, brąz beamy, brąz plate, 60 i 30, 90, brąz ingoty. Ta matematyka mnie po prostu zabija. Czyli tak, tu wchodzi 20. Dobra, czyli tam jest. No dobra, robi się brąz. 60. No tylko, że za mało. Za mało. Z tego względu, że bym musiał zrobić jeszcze jedną taką odlewnię. A jak zrobię drugą odlewnię, to zużywam całość tamtego. Zużywam całe, ale mam brąz. Dobra, i też tak chyba zrobimy po prostu. Oczywiście brakuje mi pasów. Chyba gdzieś muszę zrobić produkcję tych pasów, bo po prostu
O, siwieje jeszcze bardziej niż jestem siwy przez to wszystko. Dobra. Teraz tak. To wszystko usuniemy, bo to się mi tutaj nie przyda. To zostawię. I teraz tak. Rozdzielacz. Rozdzielacz tutaj. I rozdzielacz tutaj. Za blisko. Chyba, że. A w sumie zrobię to w ten sposób. Czwóreczka. Nie łącznik, tylko oczywiście rozdzielacz. Ciach. Ciach. Tutaj. I tutaj. I teraz tak. Oczywiście. I to ma być rozdzielacz. Pyk. I pyk. I tutaj zrobimy sobie. Nie z tej strony. Raz, dwa. Tin shity. No nie mogę po prostu. Ciągle czegoś brakuje. Tin shit. Nie wierzę po prostu. Co chwila. Jak nie tego, to tamtego. No po prostu można się tak zdenerwować przez to wszystko. I oczywiście to trzeba zrobić na MK2. I to trzeba zrobić na MK2. Dobra. Bum. Czy ja mogę połączyć jedno z drugim? Nie mogę. Jak zawsze, oczywiście. Jak zawsze i oczywiście. Dobra, i wtedy to mogę zrobić sobie łącznik. A niech jest tutaj. Raz, dwa. I mogę zrobić nie logistyka, tylko kontener. Niech jest tutaj. Pyk. Super. I mam brąz. Potrzebuję 200. 200 tego i 200 tego aż. Okej. To tutaj ładnie się już produkuje. Niech się zapełnia. Więc w zasadzie tylko 5 sztab z tego będzie. Będzie pozostawało. Mam tutaj kolejne 90. Kolejne 90 do użycia. Co to właśnie jest tin? Tinplate'y. I tinplate'y robi się oczywiście tin sheety, które potrzebuję do zrobienia tych nieszczęsnych pasów. Conveyor belts. Zrobię sobie aż 30, może być 30. Wzmocniona żelazna płyta. Nad tym też muszę zaraz popracować, ale to już nie w tym odcinku, bo zbliżam się do granicy magicznej 25 minut. Dobra. Żeby nie zanudzać, jeszcze tylko szybciutko łącznik. Niech jest łącznik. Tylko w którą stronę? Może w tamtą. W zasadzie niepotrzebnie z tej strony robiłem łącznik. Dobra, niech jest jeden w tą. Raz, dwa. I tutaj będzie wyjście i tu zrobię też bufor. Oczywiście bufor musi być na MK2, z tego względu, że tu wychodzi 90. Niech się buforuje i będę mógł ewentualnie coś z tego dalej zrobić. Nie wiem, jak z prądem się teraz dzieje. Będę musiał też to sprawdzić, ale to już za chwilę. Szybciutko jeszcze idę zobaczyć, ile tego brązu udało się tu wyprodukować. Ło, jest sporo.
Dobra, czy ja będę w stanie zrobić ręcznie ten nieszczęsny bronze plate 200? Okej. Niech się w takim razie robią. Okej, jest 200 bronze plate'ów. Potrzeba nam jeszcze 200. Co to miał być? Bronze beamy 200. Dobra, robimy w takim razie. I ciach. Magiczną sztuczką pauzy mamy wszystkiego po 200. No i teraz, no właśnie, jak tam będę miał wchodzić naokoło, też będę musiał jakąś rampę zrobić. Szybciutko lecę do domu, do hubu, odblokować technologię. No i na tym odcineczek zakończymy. Ciach. 200, 200. Odblokuj. Advanced Parts. Zobaczmy, co nam się tu odblokowało. Tu nic nowego. Energia. Też nie. Logistyka. Też nic. Organizacja. Nic. Fundament. Nic. I ściany. Nic. Dobra, co to w ogóle odblokowywało? Advanced Parts. Aha, bronze frame'y i LED frame'y. Okej. Następnym na naszej liście będzie chyba to zinc plate'y. Nagrody to są zinc plate'y. Dobra, czyli 50 RAM i 250 copper pipe'ów. Dobra, to będzie na następny raz. Na obecną chwilę bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo jak mi w tym niesamowitym modzie, jakim jest Satisfactory Plus do niesamowitej gry, jaką jest Satisfactory. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.